Czy Tania Penseta może być dobra? Z perspektywy czasu i doświadczenia mogę powiedzieć, że używanie najdroższego na rynku Dumonta na początku przygody z rzęsami to jak atak z armaty na komara. Nie wykorzystamy nawet procenta możliwości, a przy pierwszym upadku będzie nas to bolało o wiele bardziej. Kiedy stoisz przed zakupem swojego najważniejszego narzędzia do pracy, chcesz, aby było jak Ferrari. Super szybkie, zawsze w gotowości i najlepiej niespotykanie designerskie. Jako stylistki bardzo często zapominamy, że nasza pasja to również nasza praca i inwestowanie w najdroższe na rynku pensety, gdy dopiero raczkujemy w świecie rzęs, to zdecydowanie przerost formy nad treścią. Jeśli szukasz nowej pensety do przedłużania rzęs i chcesz świadomie dokonać wyboru najlepszego możliwego narzędzia, które będzie adekwatne do Twoich umiejętności, to usiądź wygodnie, a ja oprowadzę Cię po świecie tych fascynujących narzędzi. Cześć, nazywam się Joanna Siruga i jestem z Joulash, gdzie szkolimy przyszłych i obecnych stylistów rzęs i brwi, a także zapewniamy im odpowiednie produkty do pracy. Mało kto wie i pamięta, że pierwsze pensety do przedłużania rzęs zostały podkradnięte z branży elektronicznej. Tak, wcale się nie przesłyszałaś. Na początku nikt nie myślał o projektowaniu narzędzi do specjalizacji, która dopiero powstawała w branży beauty. Wybór zatem był o wiele prostszy, bo kupowało się to, co było na rynku, a oferta niestety była bardzo uboga, a jakość sprzętu pozostawiała wiele do życzenia. Jednak zacznijmy od tego, do czego służą nam pensety. Pensety mamy dwie. Jedna w lewej, druga w prawej dłoni. Natomiast niezależnie od tego, czy jesteś lewo- czy praworęczna, pensety będą miały tę samą funkcję. Jedna będzie służyła do separacji, czyli izolowania rzęs naturalnych, a druga do aplikacji. Pewnie zadajesz sobie pytanie, czy jedna z nich jest ważniejsza, a jeśli tak, to która? Ta do separacji, czy ta do aplikacji? Oprócz tego, że nasza penseta, która separuje, będzie służyła nam do izolowania rzęs naturalnych, będzie nam również bardzo potrzebna podczas przytrzymywania rzęs naturalnych, dokonując uzupełnienia. Musi być ona niezwykle precyzyjna, ale również miękka. Co to znaczy miękka? Chodzi o ilość siły, jaką musisz użyć, by penseta całkowicie się zamknęła. Im więcej siły musisz przyłożyć, czyli im bardziej musisz ścisnąć pensetę palcami, tym twardsza jest penseta. Im delikatniejszego ścisku wymaga, tym bardziej miękka jest penseta. I uwaga, nie zawsze rodzaj pensety czy metalu ma tu znaczenie, a często jej sposób wygięcia podczas produkcji jest tutaj kluczowy. Miękka penseta przekłada się na niższy poziom zmęczenia naszej dłoni, a dokładnie naszego nadgarstka. Zwróć uwagę, jak mocno otwierają się ramiona Twojej pensety do separacji. Największy problem stanowić będą ramiona, które nawet bez zaciśnięcia są położone bardzo ciasno, ponieważ nie będziesz miała miejsca, aby dokładnie przyjrzeć się nasadzie rzęs naturalnej. A następnie wystąpi problem z aplikacją rzęsy syntetycznej. Musisz mieć odpowiednią ilość miejsca na to, by wygodnie pracować. Penseta, którą używamy do aplikacji, musi być niezwykle precyzyjna i odpowiednia do metody, którą używamy. Jeśli dopiero zaczynamy i przedłużamy jedynie metodą 1:1, to używamy rzęs o grubości od 0,15 mm do 0,10 mm. Wówczas penseta nie musi być aż tak precyzyjna jak w aplikacjach objętościowych, gdzie mamy do czynienia z bardzo cienkimi rzęsami rzędu 0,07 mm, 0,05 czy 0,03 mm. Te cienkie włoski wymagają o wiele większej precyzji. Niezależnie od tego, czy wybieramy pensetę do separacji, czy do aplikacji, obie powinny posiadać równe styki. Czym jest styk? Styk to powierzchnia łączenia się pensety na jej końcówce. Ale do tematu styku jeszcze wrócimy pod koniec odcinka. I'll be back.
Natomiast to, jaką pensetę wybrać, w jakim kształcie, zdeterminuje to, której właśnie nam brakuje. Czy są one nam obie potrzebne nowe, czy tylko jedna? Zacznijmy od pensety do separacji. Polecam pensety delikatnie zakrzywione. Ułatwi nam to dojście do nasady rzęs naturalnych. Dzięki temu nasz nadgarstek nie będzie zaginał się w nieodpowiednim punkcie. Pamiętajmy, że penseta do separacji spoczywa luźno w naszej dłoni, a jej czubieczki powinny sięgać aż do nasady rzęs naturalnych. Dlatego też pensety delikatnie zakrzywione, tak jak Vetus 5 BSA czy Gold Angel 45, będą idealnie nadawały się do tego, by rzęsy separować tuż przy nasadzie. Co z pensetami prostymi? Kiedy świat stylizacji rzęs ruszał, to panował mit, że do separacji powinna być penseta prosta. Natomiast do aplikacji penseta zakrzywiona. Już dawno z tym skończyliśmy, dlatego że szybko odkryliśmy, iż pensety proste wymagają większego manewrowania nadgarstkiem. A co za tym idzie? Po jakimś czasie skutkowało to bólem nadgarstka, a nawet przewlekłym zapaleniem cieśni nadgarstka u stylistek. Dlatego też do gry weszły pensety delikatnie zakrzywione. A co z pensetami do aplikacji? Tutaj podział tyczy się raczej gustu, aniżeli funkcjonalności. Jedynie pensety proste podczas aplikacji wydają się być najbardziej niewygodne i nieporęczne podczas użytkowania. Natomiast każda inna zdecydowanie nam się nada. Wyjątkiem od reguły będzie tutaj również penseta typu kopytko i wszystkie pensety do metody wolumetrycznej. One na początku Twojej ścieżki będą Ci nieco przeszkadzały, dlatego że duża część rzęsy będzie schowana w ramieniu kopytka i nie będziesz widziała aplikowanej rzęsy. Z nimi lepiej poczekać, aż wprawimy się w metody objętościowe. Więc na początek, jako pensetę do separacji polecamy Vetusa 5 BSA bądź Golda 45 do aplikacji. Kwestia gustu i zasobności portfela. Każda delikatnie zakrzywiona penseta sprawdzi nam się bardzo dobrze. Pamiętajmy, że im dłuższy czubeczek pensety zakrzywionej, tym ciężej będzie nam dojść do kącika wewnętrznego. Dlatego na początek polecamy krótkie haczyki. Pensety wygięte pod kątem 45-90 stopni. Nimi najłatwiej będzie nam się pracowało jako początkujące stylistki. Czy cena ma znaczenie? Oczywiście, że tak, ale niekoniecznie na początku Twojej kariery jako stylistka rzęs. Zupełnie tak jak w świecie mody, z pensetami jest tak samo. Jeżeli mamy do czynienia z pensetą designerską, pensetą markową, będzie ona miała wyższą cenę niż pensety typu No Name, bądź popularne pensety typu Vetus. Z czego to wynika? Pensety, które są tak zwanymi No Name'ami, bądź popularnych producentów, zwykle mają niższą cenę, jednak nie zawsze świadczy to o ich jakości. Tania penseta również może być dobra. Możemy podzielić pensety na trzy klasy cenowe. Klasę ekonomiczną, taką podstawową, która waha się między 25-30, no maksymalnie 40-50 zł. Klasę premium, gdzie ceny zaczynają się od 70-80 do 100 zł. Jeśli chcesz dokładnie przyglądnąć się klasie premium w Joulash, to zapraszam pod ten link. Znajdziesz tam artykuł z dokładnym opisem i prezentacją każdego modelu. I taki high-end pensetowy, czyli pensety luksusowe. Tutaj zdecydowanie prym wiedzie marka Dumont, która w Szwajcarii wypracowała swoje modele penset, swój brand i charakterystyczny stop metali. Jeśli chodzi o początki, to warto zwrócić uwagę, że nie potrzebujemy kupować Ferrari ani Mercedesa, kiedy dopiero uczymy się jeździć. Jeżeli taka penseta nam spadnie, to upadek ten będzie bardzo bolesny. Nie tylko dla pensety, ale też dla naszego budżetu. Zdecydowanie lżej przeżyjemy stłuczkę starym Clio niż nowiutkim Mercedesem. Zwróćmy więc uwagę, po co nam jest ta penseta na początku. Na początku pensety służą nam tylko i wyłącznie do aplikacji, separacji i uzupełnień. Nie służą nam do stwarzania pięknych, objętościowych wachlarzy. Nasze dłonie muszą się przyzwyczaić do stali, do tego, że penseta jest przedłużeniem naszych palców. Dlatego też ten trening powinien przebiegać raczej na klasie ekonomicznej albo premium.
Pensety premium są to pensety, które są zazwyczaj brandowane marką rzęsową. Bardzo często są zaprojektowane przez konkretną firmę bądź stylistkę. I marki też sprawują pieczę nad jakością tych penset. Co to znaczy? To znaczy, że zwykle te pensety są sprawdzane przez samego producenta. Jeżeli cokolwiek budzi wątpliwości klienta, jest zawsze możliwość odesłania, sprawdzenia ponownie takiej pensety i wysłania jej z powrotem do klienta. Wszystkie takie uwagi ze strony klientów mogą mieć wpływ na ostateczny wygląd takiej pensety, ponieważ jest to penseta zaprojektowana i wykonana przez markę. Pensety typu Vetus natomiast są produkowane masowo, ich kształt się nie zmienia. Ma to zarówno swoje wady, jak i zalety. Masowo produkowana penseta raczej zostaje w swoim kształcie na wiele lat. Jeśli się do niej przyzwyczajimy, to zwykle pozostaje ona w tym samym designie. Markowe pensety brandów rzęsowych mogą się zmieniać z czasem. Ale bardzo ważna uwaga, niezależnie od tego, czy kupujemy pensetę taką bardzo ekonomiczną, czy też z wyższej półki, design zawsze delikatnie może się zmienić. Warto również zaznaczyć, że każda, ale to każda penseta różni się nieznacznie od siebie i każda jest wyjątkowa. Dlaczego? Ponieważ pensety są ręcznie doszlifowywane, co oznacza, że w każdej ręce u każdej stylistki penseta będzie leżała inaczej. Jeżeli stylistki na grupie na Facebooku polecają jedną pensetę i mówią: ona jest super, będzie świetnie leżała w dłoni, nie sugeruj się tym. Każda z nas ma inny nacisk na pensety. Mamy inną wielkość dłoni, jesteśmy lewo- bądź praworęczne i inaczej układamy nasze ramiona i ręce podczas pracy. A jeśli chodzi o ramiona, to na koniec odcinka mam dla Ciebie tip dotyczący pracy z pensetami, tak by nie mieć bólu rąk czy ramion. Wracając do tematu penset, to najlepszym rozwiązaniem jest przetestowanie pensety i kupienie sobie dwóch, no może nawet czterech, trzech penset na początek i odesłaniu ich, jeżeli poczujemy w dłoniach, że nie leżą nam odpowiednio. W Joulash masz zawsze 14 dni na zwrot produktu. Pamiętaj, że żaden produkt nie może mieć znamion użytkowania podczas zwrotu. Warto obejrzeć pensetę, zanim dokonamy ostatecznego wyboru. Dlatego też niezależnie od ceny, jeśli masz możliwość przyjechać na targi branżowe, bądź zajrzeć do siedziby marki, czy odwiedzić swojego instruktora, to koniecznie to zrób. Zawsze zachęcamy do wypróbowania kilku modeli i skorzystania z rzęs do ćwiczeń, by dokładnie przyjrzeć się każdej pensecie. Także cena ma znaczenie. Natomiast na początku wybieraj raczej te z najniższej klasy cenowej. Niestety w pierwszych miesiącach kariery stylistki kilka penset ląduje na ziemi, ponieważ uczymy się organizacji miejsca pracy, a pole grawitacji działa szczególnie silnie na nowo zakupiony sprzęt. Nie ma co inwestować w zbyt drogą pensetę, tym bardziej jeżeli kupimy pensetę klasy Dumont. Nie będziemy znali jej miękkości stali, a te pensety są bardzo delikatne. Początkujące stylistki i niestety nie tylko początkujące, przyłapałam nawet instruktorów, którzy by zrzucić niechcianą rzęsę syntetyczną z pensety, stukają nią o holder. W ten sposób szybko możemy wygiąć czubeczki pensety i zniszczyć styk, ponieważ tak stal się odkształca. Tak więc odpowiadając na pytanie, czy cena ma znaczenie? Cena nie będzie dla Ciebie wyznacznikiem tego, czy penseta jest dobra, czy nie. Cena świadczy tylko o klasie pensety. Warto na nią zwrócić uwagę, aby nie przepłacić. Wzorki, kolorki, paterny i motylki. Pensety, jak to u kobiet bardzo często bywa, są obiektem westchnień. Ze względu na ich ciekawy design, niestandardowy wzorek, czy też apetyczny kolor. Jednak jest jedna rzecz, o której warto wiedzieć przed zakupem pensety. Pensety, które są kolorowe, to znaczy są uszlachetnione poprzez lakiery czy też farby, bardzo często odpryskują po sterylizacji w autoklawie i kolor z czasem się złuszcza. Prowadzi to do tego, że penseta, mimo że jest sterylna, wygląda nieestetycznie, a z naszych wzorków niestety po krótkim czasie nie pozostaje nic. Dlatego wybierajmy pensety, które są galwanizowane, co oznacza, że mają nadany kolor przez proces elektrochemiczny, podczas którego jony metali osiadają na powierzchni stalowej pensety. Są to pensety złote, srebrne, tytanowe, typu rainbow. Te wszystkie pensety pozostaną w swoim kolorze, ale uwaga, mała ciekawostka.
Przez lata praktyki odkryliśmy, że pensety galwanizowane potrafią się odbarwić w myjkach ultradźwiękowych. Na przykład złote pensety mogą utracić swój złoty kolor na rzecz srebra. Mały detal, ale warto o nim wiedzieć. Pensety srebrne zawsze będą bezpiecznie. Niezależnie od tego, w jakie środki do dezynfekcji je włożymy, czy o nich zapomnimy, czy nie, pozostaną w swojej stalowej, nierdzewnej osłonie nienaruszone. Ważna rzecz dotycząca stali? Każda stal zachowuje się inaczej. Mimo tego, że potocznie nazywamy ją stalą nierdzewną, to jako ciekawostkę mogę Wam zdradzić, że Dumont w swojej miękkiej stali ma zastosowany stop, który, uwaga, rdzewieje. Gdy zapomnimy o pensecie i przypadkiem zostawimy ją na weekend w środkach do dezynfekcji, oczywiście nie jest to również zalecenie producenta, aby pensety nocowały w alkoholowym jacuzzi. Wówczas może dojść do nieestetycznych rdzawych przebarwień, najczęściej osadzających się w miejscu styku ramion pensety. Dlatego też zalecamy, by przestrzegać czasu dezynfekcji i następnie dokładnie po opłukaniu i wymyciu pensety wytrzeć ją do sucha. Najbardziej newralgicznym miejscem dla pensety jest miejsce jej stopu i styku, czyli na nasadzie pensety na samej górze. Niezależnie od pensety, jaką pracujemy, to jeśli dojdzie do rdzy, to ten produkt może się kruszyć i penseta rozdwoi się na dwie części. Mówiłam na początku o styku. Na pewno podczas poszukiwań penset natkniesz się na tajemnicze opisy penseta jedno- i dwustykowa. Co prawda, jeśli przedłużasz rzęsy metodą 1:1, to ten temat jeszcze Cię nie dotyczy. Jednak nadmiar wiedzy jeszcze nikomu nie zaszkodził. Miejsce zamknięcia się pensety nazywa się miejscem styku. Jeśli penseta po delikatnym zamknięciu łączy się na całej swojej powierzchni, to nazywamy tą pensetę jednostykową. Jeśli penseta po delikatnym nacisku łączy się tylko na czubku, a dopiero przy mocniejszym dociśnięciu łączy się na całej końcówce, to ta penseta nazywana jest dwustykową. Jest to szczególnie pożądana penseta do metody bujanej podczas przedłużania w metodzie objętościowej. Wybierając pensetę, zwróć uwagę, jaka penseta jest Ci potrzebna, czy to do separacji, czy do aplikacji. Moim zdaniem lepiej, by nie była prosta, ponieważ może Ci to bardziej utrudniać pracę, aniżeli ułatwiać. Nie wybieraj super drogich penset, odpuść sobie na początku pensety do metody wolumetrycznej, czyli objętościowej. Wypróbuj kilka penset na raz, żebyś wiedziała, jak leżą w Twojej dłoni. To czy penseta jest długa, czy krótka i czy ciężka, czy lekka, jaka będzie dla Ciebie wygodniejsza. To wszystko zależy od Twoich indywidualnych preferencji, a nie od opinii na grupach rzęsowych. A mój tip dotyczący pracy z pensetami? Kiedyś na jednym ze szkoleń usłyszałam fantastyczne porównanie, że stylistki powinny pracować jak krewetki, z łokciami przytwierdzonymi do tłowia. I w tym obrazku jest wiele racji, ponieważ zaraz po zespole cieśni nadgarstka bóle ramion i szyi biorą prym w naszej branży. Jeśli zadbamy o to, by ramiona były blisko nas, a nadgarstki opierały się na poduszce, to po pierwsze zyskamy dużą stabilność i nie będziemy opierać koniuszków pensety na płatkach do przedłużania, a po drugie zapanujemy nad drżeniem rąk, a po trzecie zadbamy o nasze ciało i postawę. Skoro pensetę już mamy, to w następnej kolejce jest lampa. Jak kupić idealną i kolokwialnie nie wtopić kasy? Zostaw subskrypcję i włącz dzwoneczek, bo o tym już w następnym odcinku.